Czy będzie polityczny zwrot na Ukrainie? Komik Wołodymyr Zełenski zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. W drugiej turze zmierzy się z urzędującym szefem państwa Petrem Poroszenką. O wyborczej atmosferze i pierwszych wynikach z Ukrainy Marcin Jan Orłowski. Poznaliśmy odpowiedź na najważniejsze dziś pytania, mianowicie kto jest zwycięzcą wyborów prezydenckich, pierwszej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Nie będzie tego rozstrzygnięcia finalnego. Dziś poznaliśmy tylko dwie osoby, które prawdopodobnie spotkają się za dwa tygodnie w wyborach prezydenckich. 21 kwietnia dokładnie druga tura wyborów. Wołodymyr Zełenski 30,4% głosów i zwycięstwo w pierwszej turze. Na drugim miejscu prawdopodobnie Petro Poroszenko z wynikiem 17,8%, ale przypominamy, to są wyniki exit poll, także jeszcze tutaj może się dużo zmienić. Pierwsze oficjalne wyniki poznamy dopiero jutro o 6 rano. Kto jest największym przegranym w tych wyborach? No jeśli potwierdzą się te wyniki, to zdecydowanie Julia Tymoszenko. Ona z wynikiem 14,2% odpada z tej rozgrywki o fotel prezydenta. Nie będzie jej w drugiej turze, a więc to na pewno porażka byłej premier i kandydatki, która na początku tego wyścigu była na samym czele, była liderem sondaży. Dopiero później ta sytuacja znacząco się zmieniła, kiedy Wołodymyr Zełenski ogłosił swój start w wyborach. Ale to, tak jak mówimy, dopiero pierwsza połowa tego politycznego spotkania. Przed nami dwa tygodnie kampanii i 21 kwietnia Ukraińcy wrócą do urn i po raz kolejny zagłosują w wyborach. To wszystko z niedzielnego wieczoru wyborczego Wołodymyra Zełenskiego, możliwe, że przyszłego prezydenta Ukrainy. Marcin Jan Orłowski, Kijów.